Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczymy, co będzie widać. Albo nic. Na tym, na wydmie widać. Dzisiaj chyba nie jest taka dobra przejrzystość. Ale tamtą kamerą nie zrobiłem takiego tego ujęcia. Chociaż trzeba zgadnąć, co to jest. I ja już mam parę takich filmików, na których coś nagrałem. Poza mną nikt nie wie, co tam jest. Nie? A tam jest jeszcze jakiś inszejszy. Ona już ma porównywalny, ten zoom 65 jest porównywalny z tym, co przez lornetkę widać. Śpią perkozy. A niestety przy tym zoomie dużym problem jest z zachowaniem, z kierowaniem tam. Atos też się trzęsie. To gdzie tam chodzisz, Atos? A ty masz sprzęt prywatny, czy z unijny aparaty? Nie, wszystko jest prywatne. A myślałem, że masz ten. Uczelnie są biedne. Co? Uczelnie są biedne. No nie są takie biedne, słuchaj, Marek. Jak tam jakiś grant robili, słuchaj, to wcale niezłe pieniądze z tego grantu, wiesz, poszły, nie? On sobie parę rzeczy tam kupił, ale później jakoś było tak, przynajmniej on tak twierdził, wiesz, że nie bardzo mógł tego używać, bo to był sprzęt uczelniany i jakby go zobaczyli, że on na przykład wziął na wakacje, to tam tak, no, wiem, a właśnie, ale który jest bliżej, moim zdaniem, te. Ale nie, łódka w sensie. A, łódka. Ja myślałem, że to mój, bo tu są jeszcze jakieś te ptaszki. To jest łódka. Z ludźmi. Co? Z ludziami. A teraz dwie łódki. Kozy nie są głupie. Jak zobaczą, że ktoś przyjdzie na pomoc, to zaraz uciekają. O, Atosie, co tam? Pożarłeś wczoraj? Chipsów? On też, no teraz się trochę przyzwyczaił, że nie tego, nie ucieka. Tak to jak żeśmy przyszli, to on zaraz znowu już gdzieś go niosło. Nie bardzo chciał tu siedzieć. Dzisiaj jest ładna pogoda, wiesz, to ludzie sobie na łódki gdzieś tam, tu to z wody łowią, tam wychodzą z trzcin w takich tych woderach i łapią. A rybka, o, rybka utonęła.